tvpodkarpacie.pl. Tak, tak, to już po raz 23 wystawcy, rzemieślnicy, rolnicy nie tylko z naszego regionu, ale z wielu zakątków południowej Polski spotykają się podczas największych tego typu targów w regionie. Lesko Agro Bieszczady 2018. Targi już wypracowały sobie swoją markę. Przyjeżdżają tutaj wystawcy z odległych rejonów Polski. Jak przyglądałem wykaz wystawców, to zauważyłem, że są wystawcy z Nowego Targu, Kielce, Lublin i na południowy wschód od tej linii. W związku z tym już doszliśmy do takiego momentu, że wystawców nie musimy za bardzo zachęcać, tylko poprzez podnoszenie standardu targów zachęcamy ich do odwiedzenia Leska i wzięcia udziału w targach. Aby nie popaść w rutynę, a jednocześnie poszerzać ofertę, organizatorzy wydzielili strefę, w której prezentują się bieszczadcy twórcy produktu lokalnego. Chcemy gromadzić tutaj takich wyjątkowych twórców z naszego terenu, to znaczy dawać szansę wypromować się ludziom, którzy mają coś wyjątkowego do pokazania. Bo tak jak Państwo widzicie, na naszych targach jest ogromny asortyment, przeróżne rzeczy są. Jest dużo też komercyjnych wystawców, natomiast my konkretnie chcemy pokazać rzemieślników, drobnych rzemieślników, ludzi, którzy wytwarzają coś za pomocą własnych mięśni, rąk i możliwości, za pomocą swojej wyobraźni. I mamy w tym roku wspaniałych ludzi. Są to produkty takie jak ikony, ceramika ręcznie wytwarzana, piękne malowane obrazy o takiej tematyce bieszczadzkiej powiązanej z naszym regionem i również różnego rodzaju wytwory z lawendy, kosmetyki i tego rodzaju rzeczy. Ogólnie jest się czym chwalić w Bieszczadach. Jest się czym chwalić, jest co pokazać, ale też chodzi o to, żeby tych twórców promować, bo oni są często, jest ich dużo na naszym terenie, ale gdzieś są zakopani, schowani, robią coś jakby na swoje, dla siebie tylko i wyłącznie, a to są piękne rzeczy, warte pokazania, takie, które powinni zobaczyć inni, dotrzeć do tego i mieć możliwość zakupienia tego, bo tutaj też jest możliwość sprzedaży, prowadzenia tej sprzedaży. Zajmuję się właśnie malowaniem obrazów, rzeźbieniem, robię też ceramikę, czyli po prostu wypalanie gliny, zaszkliwianie i wypalanie tego wszystkiego. Co w tym jest takiego wyjątkowego? Na czym tkwi ta tajemnica wykonywania tego typu wytworów? To znaczy tajemnica tkwi właściwie w uzyskaniu całego, że tak powiem, koloru, całej ekspresji tego wszystkiego, żeby to po prostu współgrało ze sobą i wyglądało, no, że tak powiem, znośnie. Na Grobieszczadach pojawił się pomimo problemów z głosem starosta leski Andrzej Olesiuk. To impreza, której tak po prostu nie można opuścić. Najpierw chciałem wszystkich przeprosić za głos, ale lekka kontuzja, ale idzie ku lepszemu. Opatrzność czuwa również nad tym, że mamy piękną pogodę. Prawie 3 tygodnie opadów, a od kilku dni mamy już piękną pogodę. Początek Agrobieszczadów, a już bardzo dużo gości. Już dzisiejsza tegoroczna edycja skupiła międzynarodowe również towarzystwo. Mamy drugie już z kolei zawody trwali techników leśnych z krajów karpackich. Przyjechali do nas goście z Rumunii, ze Słowacji, z Węgier, z Austrii. No i Polska reprezentuje technikum, uczniowie z technikum leśnego w Lesku. Zawody trwają, będą ogłoszone później wyniki. Liczę na to, że w zasadzie przyjedzie tutaj cała Polska, bo cała Polska przyjechała w Bieszczady. Pogoda sprzyja i bardzo się cieszymy. W ramach Agrobieszczadów po raz drugi zorganizowano międzynarodowe zawody drwali Młodzi Drwale Karpat. Na pewno jest to pokazanie, że kobiety jednak też potrafią i mimo tego, że jesteśmy słabszą płcią, to jednak sobie w tym radzimy. Gości odwiedzający targi są nimi oczarowani. Jesteśmy już tutaj po raz trzeci z kolei. Byliśmy też w latach poprzednich, w roku ubiegłym, 2 lata temu.
podobało nam się. Właśnie przyjechaliśmy tutaj szczególnie po jeden produkt, który sobie upodobaliśmy, to znaczy po ucieraną różę z cukrem. No niestety, z tego co się dowiedzieliśmy, to jest bardzo chodliwy produkt i jeden człowiek nam powiedział, że jedna kobieta przyszła i hurtowo wzięła 30 słoików naraz. Wyjątkowe produkty, czasem właśnie rozchodzą się szybciutko. Tak, wyjątkowo regionalnie. Można przyjechać tutaj, zobaczyć co się dzieje w okolicy, co ludzie wytwarzają, w jaki sposób też sobie radzą z wolnym czasem, jak spędzają wolny czas. Potrzebne takie imprezy? Uważam, że tak. Na pewno wspomagają lokalnych producentów, więc jest to bardzo pomocne. W superlatywach wypowiadają się również politycy i samorządowcy z naszego regionu. Wielu wystawców, wspaniała atmosfera, ludzie, którzy naprawdę z pasją, zaangażowaniem robią tą piękną, wspaniałą rzecz, o której tutaj wszyscy mówimy, czyli promocja Bieszczad, ale w piękny, fantastyczny sposób. Taki, że mówimy o ekologicznej żywności, mówimy o lasach państwowych, mówimy o gospodarce leśnej, zdrowej, normalnej, zrównoważonej. To bardzo ważne dla tego regionu i bardzo ważna jest właśnie ta ekologia, którą tutaj promujemy. Te najlepsze produkty, jakie są w rejonie, przyjechały w jedno miejsce. Tu się można wspaniale zaopatrzyć zarówno w coś do jedzenia, jak i do posadzenia. I dlatego tego typu imprezy są potrzebne. Co widać? To już kolejne, bo 23, a więc już jest pewna piękna, długa tradycja, która też myślę, że wpływa na to, iż ta impreza się poszerza. My po prostu za mało też robimy. My wszyscy, Polacy, jako odbiorcy końcowi, że się nie zastanawiamy na tym, co kupujemy, prawda? A to trzeba jednak popatrzeć, czy to jest produkt polski, czy to jest produkt regionalny. My gdzieś tutaj kupujemy, prawda, gdzieś z mazowieckiego masła, śmietany i tak dalej, a mamy też własne i warto o tym pomyśleć przy zakupach. Tylko podczas pierwszego dnia zaprezentowało się 90 wystawców biorących udział w konkursie Podkarpackie Smaki Myśliwskie oraz ponad 100 wystawców ulokowanych ze swoimi produktami na placu. A to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo w niedzielę. Jutro przyjeżdża następna armia wystawców, około 40, są to około gospodyń wiejskich i stowarzyszenia, hotele, gastronomia. W związku z tym ogólnie tych wystawców będzie około 250. A nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa na drugi dzień Agrobieszczadów Lesko 2018. To taki płynny proces zgniatania ściany między palcami. Zgniata między obu stronami i buduje prostą ścianę. tvpodkarpacie.pl